Okej. Słuchajcie, teraz kolejne pół godziny będziemy mówić o zaufaniu. I opowie nam o tym Ola Bujnowska z Havas. Proszę, Ola. Dzień dobry. 20 minut, nie pół godziny i postaram się nie przekroczyć. Słuchajcie, mam do was takie jedno pytanie. Jakbyście mieli wskazać film, który w całym waszym życiu, wszystkie filmy, które obejrzeliście, który film zrobił na was największe wrażenie? Który według was film był najbardziej przełomowym filmem w waszym życiu? Dla mnie, słuchajcie, to był Matrix. I blisko 20 lat temu, bo w przyszłym roku minie dokładnie 20 lat od momentu, kiedy była premiera Matrixa, ten film dla mnie sprowokował mnie tak naprawdę do myślenia o tym w ogóle, czym jest świat, dokąd zmierza nasza ludzkość, dokąd my zmierzamy, czy w ogóle cała historia, która była przedstawiona przez braci Wachowskich, jest realna, czy faktycznie my żyjemy w ogóle w świecie zarządzanym przez maszyny, czy to jest w ogóle możliwe. I do dzisiaj zastanawiam się nad tym i myślę, że wielu z nas zastanawia się nad tym, jak nowe technologie, sztuczna inteligencja, wszystkie wynalazki, które tworzymy, wpływają na to, na nasze życie, na naszą przyszłość, czy będziemy w stanie w ogóle sobie poradzić z efektami, które przyniosą. Czy żyjąc i spędzając coraz więcej czasu w świecie wirtualnym, w ogóle zastanawiamy się nad tym, czy to nas podzieli, czy jednak będzie w stanie nas zjednoczyć. I dlaczego Matrix odniósł taki sukces? Bo ja go obejrzałam raptem tydzień temu, żeby sobie przypomnieć, o czym była ta historia. I mam wrażenie, że on jest nadal aktualny, pomimo tego, że tak dużo czasu już minęło. Dlatego, że odpowiada na nasze lęki. I tak naprawdę ta prezentacja to będzie prezentacja o naszych lękach. Chociaż miała być o zaufaniu, ale do tego jeszcze dojdziemy. Zrobiliśmy badanie, właśnie zastanawiając się nad tym, jak konsumenci w ogóle postrzegają nowe technologie. Bo wiadomo, że powstaje ich coraz więcej, są coraz trudniejsze tak naprawdę do weryfikacji, co jest w nich fajnego, co niefajnego, jakie będą skutki ich wdrażania w życie. I my jako Havas prowadzimy od wielu, wielu lat co roku badanie weryfikujące podejście konsumentów do różnych zagadnień. W ubiegłym roku mówiliśmy o zagadnieniu pieniędzy i oszczędności, w ogóle postrzegania pieniędzy przez konsumentów. Później badaliśmy na temat siły kobiet. A ostatnie nasze badanie dotyczy właśnie nowych technologii. I jak wiecie, coraz więcej osób nie wyobraża sobie życia bez technologii. Ja nie wiem, czy wy się znaleźliście, ja ostatnio miałam taką sytuację, że byłam za granicą, znalazłam się w centrum miasta i rozładował mi się telefon. I ja po prostu byłam kompletnie bezbronna. Nie miałam pojęcia w ogóle, co zrobić bez Google Maps, jak dojechać do hotelu. Także nawet często nie zdajemy sobie z tego sprawy i to jest to, co wynika z tego badania, że ludzie deklarując pewne rzeczy, nie do końca sobie zdają sprawę, że korzystają tak naprawdę z dobrodziejstw technologii. Ja wam pokażę dane dla Polski, żeby one były bardziej odpowiednie dla naszego rynku. Kiedy budzę się w nocy, z reguły sprawdzam telefon. 36% konsumentów zdecydowanie odpowiada, że tak robi. 26% zdecydowanie przyznaje się do tego, że jest niewolnikiem swojego telefonu. A 16% wolałoby zgubić portfel niż telefon, co jeszcze parę lat temu wydawałoby się absurdalne, bo przecież mamy dokumenty, karty, pieniądze, gotówkę. Dlaczego tak się dzieje? Pomimo tego, że Polacy deklarują, że są niewolnikami, że cały czas korzystają z tego telefonu, patrząc globalnie na rynek, na cały świat, my jesteśmy jednak cały czas w gronie tych sceptyków technologicznych. Kraje takie jak Chiny, Meksyk czy Arabia Saudyjska zdecydowanie mają wyższe te wskaźniki w entuzjastach technologicznych niż nasze kraje, dobrze rozwinięte kraje europejskie, do których także należy Polska. I jakie mamy te lęki? Przyjrzyjmy się im.
36% zdecydowanie uważa Polaków, że sztuczna inteligencja odbierze ludziom pracę. Ponad 75% uważa, że mogą zostać wykorzystane do celów przestępczych rzeczy podłączone do internetu. Mamy dobę, właściwie wszyscy pracują nad tym, żeby połączyć samochody z internetem, a mamy tak bardzo dużo osób, które uważa, że mogą to być rzeczy wykorzystane do celów przestępczych. Pytanie, jak na tę obawę, na ten lęk odpowiedzą firmy technologiczne. W przyszłości, kiedy roboty i sztuczna inteligencja będą stałym elementem naszego życia, ludzie, uwaga, wykorzystają je do prowadzenia wojny. Prawie 50% osób odpowiada zdecydowanie tak. W przyszłości, kiedy roboty i sztuczna inteligencja będą stałym elementem naszego życia, ludzie, i teraz właśnie trochę o nas, czego my się obawiamy jako ludzie z tej sztucznej inteligencji? Przede wszystkim to, że staniemy się bezczynni, leniwi, że stracimy zdolność samodzielnego myślenia. Obawiamy się tego, że te maszyny będą za nas myślały. Staniemy się mniej twórczy i utracimy duchowość. Czyli mamy takie pewne wyobrażenie, że po prostu wszystko będzie zrobotyzowane, zmechanizowane i stracimy tak naprawdę to, co jest najbardziej ludzkie, czyli emocje, duchowość i twórczość. Także dziś w naszym myśleniu Polaków, bo tutaj odnoszę się do danych z Polski, o postępie technologicznym przeważa lęk. Ale z drugiej strony, paradoksalnie, w skali globalnej to marki technologiczne są najbardziej wartościowymi markami na świecie. I tu mamy ranking Forbesa. Jak widzimy, top 5 zajmują wszystkie marki technologiczne. Według badania Meaningful Brands, które prowadzimy również w Havas raz na półtora roku, od wielu lat również top 5 to są same marki technologiczne. A to badanie jest o tyle cenne, że nie pokazuje tylko jakby wartości marki, jak ona jest wyceniana na rynku, ale taką prawdziwą wartość, jaką niesie dla konsumenta. Czyli konsument odpowiada na pytanie, jakie znaczenie ma dla mnie ta marka. I tutaj widzimy, że dla konsumentów te marki mają bardzo duże znaczenie. Dlaczego się tak dzieje? No bo po pierwsze to są marki, które produkują usługi czy produkty, które ułatwiają nam życie, które ułatwiają nam komunikację, które oszczędzają nam czas, czyli tak naprawdę odpowiadają na wszystkie nasze podstawowe potrzeby, a do tego jeszcze możemy je sobie świetnie personalizować, czyli możemy je sobie tak układać, żeby były bardziej odpowiednie dla mnie. I ja chciałabym wam pokazać przykład, ponieważ przykładów rozwiązań Google'a pewnie wszyscy znają i są dość szeroko komentowane i pokazywane na różnych konferencjach. Chciałabym wam pokazać jeden przykład retailu, który jest ze Stanów, który jest bardzo prostym tak naprawdę pomysłem do wdrożenia, który w Stanach już działa. W Polsce jeszcze o tym nie słyszałam, ale jeżeli jest, to możecie powiedzieć o tym. Natomiast to, co jest znamienne, to wykorzystanie technologii i wszystko super, i tu jest wszystko proste, natomiast moim zdaniem główną barierą, która jest we wdrożeniu tego rozwiązania w Polsce, jest brak zaufania pomiędzy ludźmi. Life today is busier than ever. You have a lot to get done and often don't have enough time to squeeze it all in. What if you didn't feel like you had to be in two places at once to get everything done? Walmart just may have a solution. It's a new concept we're testing with companies like August Home. The idea is you can choose to receive orders from Walmart.com, not just to your door and left on the front porch, but securely inside your home. If you're not home, rather than leaving the package on the front porch, the driver enters a one-time use code using the August Home app. You're alerted the moment the driver enters the code into the keypad, and can even watch the delivery as it happens through home security cameras. At Walmart, we're testing all kinds of new ways to make shopping faster and more convenient, so you don't have to be in two places at once. We're moving fast to find more ways to save you time and money because, well, you have a lot to get done. Moje pytanie było, czy jeszcze może ugotować z tego od razu kolację.
i posprzątać, dokładnie, ale widzicie, jakby takie rozwiązania są, one są realne, tylko nie wiem, ilu z was zdecydowałoby się zaufać komuś obcemu, żeby wbił kod, wszedł do waszego mieszkania, włożył zakupy do lodówki. Nie wiem jak wy, ale wydaje mi się, że patrząc na Polaków, jeszcze nie są do końca na takie rozwiązania gotowi. Dzisiaj Tadeusz Żurawski mówił o lodówce Samsunga, która już może sama praktycznie zamawiać zakupy i za chwilę będzie to dostępne dla wszystkich. Natomiast patrząc na badanie, no to wychodzi, że nawet nie jedna czwarta Polaków jest już gotowa na takie rozwiązanie, żeby to lodówka za nas zamawiała zakupy, żeby ktoś je dostarczał nam i żeby to jakby nie my osobiście, żebyśmy decydowali o tym, co nam jest potrzebne, a co nie. A technologia przecież rozwiązuje nasze największe problemy i odpowiada na nie. A tylko 16% Polaków uważa, że się do tego technologia nadaje. I mamy technologię, która pomaga widzieć niewidomym. Mamy wiele case'ów, o których też była już dzisiaj mowa, w których technologia tak naprawdę umożliwia rzeczy dotychczas niemożliwe. Pomaga w medycynie, pomaga w transporcie. Sztuczna inteligencja w lotnictwie jest wykorzystywana od wielu, wielu lat. A my jesteśmy ciągle sceptyczni. Pokażę wam case z Brazylii. A partir do momento que eu falo não pra você, eu acho que você tem que sair. Ele simplesmente cruzou minha frente e me agarrou. Quem que vai sair numa quinta-noite pra dançar? Eu acho que é o verdadeiro mimimi da... de tudo. A gente construiu um vestido todo sensorizado e a gente consegue, através desse vestido, mensurar, no caso das mulheres vestindo ele dentro de uma balada, o quanto elas são assediadas através do toque. E a gente passa essa informação via Wi-Fi para uma central de controle que faz com que a gente entenda isso em tempo real e dê, na verdade, uma visão de quanto elas são assediadas. Nie byłabym sobą, gdybym wam nie pokazała jakiegoś case'u, który traktuje o prawach kobiet, więc wybaczcie. Ale co to nam pokazuje? Że można połączyć marketing, można połączyć nową technologię i można coś zrobić fajnego dla życia kobiet. Schweb zwrócił uwagę na bardzo realny problem brazylijskich kobiet i wykorzystał tak naprawdę najnowszą technologię do tego, żeby pokazać i zbadać coś, co do tej pory było zupełnie nienamacalne, bo nikt wcześniej nie badał tego i nie był w stanie tego zweryfikować, czy jest to nagminny kłopot. Myśląc o relacjach, które również badaliśmy w tym raporcie, to 15% osób zaledwie z Polski uważa, że jesteśmy w stanie nawiązać relacje z robotem i żyć ze sobą nawet w związkach. Dość przerażające i mi też to się wydaje dość mało realne, ale słuchajcie, jest nowe pokolenie naszych dzieci albo waszych przyszłych dzieci, które już dostaje roboty na urodziny, na gwiazdkę i traktuje je praktycznie jak zwierzaki domowe. Więc pojawia się w mojej głowie pytanie, czy faktycznie za chwilę zamiast lalek, misiów i żywych istot typu koty, psy, będziemy mieć małe robociki, które będą zajmować czas naszym dzieciom. Swoją drogą bardzo polecam, bo genialny produkt rozwijający wyobraźnię dziecka. Także najważniejsze pytania będą coraz bardziej aktualne. O wolność, o bezpieczeństwo i przede wszystkim o człowieczeństwo. Co my jako branża możemy z tym zrobić? Przede wszystkim możemy myśleć o człowieku, bo zanim zaczniemy planować jakiekolwiek działania marketingowe, zanim zaczniemy wymyślać nowe, innowacyjne podejścia, nowe gadżety, nowe chatboty i wszystko, co jest związane z nową technologią, pamiętajmy, że po pierwsze ona ma służyć człowiekowi, po drugie człowiek ma być w centrum naszego myślenia. Czyli nie twórzmy kampanii nastawionych na to, że zróbmy fajny gadżet, tylko zróbmy taką kampanię, która odpowie na potrzeby konsumenta, a technologia może rozwiązywać różne problemy tego człowieka i odpowiadać na jego potrzeby. Kreujmy prawdziwe doświadczenia w realnym świecie, nie tylko w wirtualnym.
Wiem, że teraz wirtualna rzeczywistość jest bardzo intrygująca i wszyscy marzą o tym, żeby zrobić kampanię w VR-ze. Natomiast pamiętajmy o tym, że nic tak nie działa jak realny kontakt człowieka z człowiekiem. I bądźmy bardzo przejrzyści w wykorzystaniu danych. My tego wątku w ogóle nie poruszałam, natomiast w raporcie jest on bardzo obszernie opisany i również badaliśmy to. Natomiast jest duży brak zaufania do tego, w jaki sposób nasze dane, dane wszystkich konsumentów są przetwarzane przez firmy. Więc my jako branża musimy być w tym bardzo przejrzyści i bardzo otwarcie o tym mówić, co wykorzystujemy, a czego nie. No i zachęcajmy do tego, żeby z technologii korzystali też ci wszyscy sceptycy. Ułatwiajmy im to, twórzmy rozwiązania, które są proste, które są usability friendly, jak się to mówi, które nie będą dużą barierą wejścia, które będą służyć im do tego, żeby przekonali się, że technologia nie jest niczym złym. I bez tych działań, bez tego zaufania do technologii, musimy pamiętać o tym, że świat nie pójdzie naprzód. Świat nie naprawimy wielu problemów, które dzisiaj mamy, bez innowacyjnych rozwiązań, bez pójścia firm technologicznych w świat medycyny, bez finansowania takich działań. Dlatego nie bójmy się rozwiązań nowoczesnych, ale róbmy je mądrze. A to jest zajawka filmu Anon, nie wiem czy widzieliście, natomiast to jest kolejny film, który zrobił na mnie duże wrażenie, może nie takie jak Matrix. Od maja jest w Netflixie, więc polecam. Natomiast jest pokazane, jak fantastycznie kiedyś można tę nową technologię wykorzystać w marketingu. I takich rozwiązań Państwu życzę. Dziękuję. Dziękuję, Molu. Okej, teraz moment na ewentualne przetasowania. Szybciej się wyrobiło.